Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu 8 Minecrafta na modach nazywam się Safe Mode. Dzisiaj tak, znowu jestem w pojedynkę, gdyż nie ma osoby, która mogłaby ze mną nagrywać z tych osób, na które czekałem, gdyż nagrywam znowu o innej porze niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie normalnie tutaj z nami osoba. Co dzisiaj będziemy realizowali? Więc ja się tutaj troszeczkę posiedziałem na serwerze, pozbierałem itemków, więc mamy już więcej itemów do kraftowania nowych nowych przedmiotów, nowych maszyn, nowych autocraftingów, jak widzicie po tytule zresztą. W pierwszym miejscu będziemy potrzebowali tutaj złotych procesorków, czyli od razu więcej craftingu dla nas, to będzie wręcz wymaganego. Ja tego wykonam zdyszkę, może 16, zobaczymy ile będziemy ochotę tutaj klikać. Później oczywiście standardowo przyjdziemy sobie na silikon. W ten sam dokładnie sposób, i też już wezmę do siebie, do EQ. I co na tym idzie? Inscriber też będę chciał wykonać, i to bardziej z tego powodu, żeby też wszystko było w pełni zautomatyzowane. Inscriber ma taki minus, że w nim musimy już ustawić odpowiednie ustawienia naszych patternów, gdyż on sam z siebie, no niekoniecznie sobie z tym radzi. I będziemy musieli po prostu postawić sobie ich 4 sztuki, żeby obsłużyły wszystkie możliwości. Mam już 3, jeszcze jeden tylko wyprodukujemy, jak najbardziej już jest w porządku. I jak już wykonamy tego, no jakoś tam odpowiednio w miarę ilość, potrzebujemy wykonać teraz już nasze układy, czyli to co będziemy używali tak wprost, nasz importer, do tego anihilatory będzie trzeba wyprodukować, ale lepiej oczywiście silikonowe pistony też nam się przydadzą, tylko że ich nie mam, więc gdzie jest crafting tutaj? Tu jest crafting, dobra? Pod pistonki, czy co? Strzelmy jak najwięcej. Kurczę, naprawdę, to jest taki prosty kart, że powinniśmy tego mieć naprawdę od cholerki dużo. No a tutaj wychodzi różny z tym wszystkim. No i dobra, potrzebujemy tych styki pistonów, no kilka sztuk. A na następnym kroku nasze interfejsy, tylko nie te duże, wykonajmy od razu te malutkie, one są bardzo fajne, bardzo zgrabniutkie. 4 sztuki, trochę tyle ile potrzebujemy. I teraz przejdźmy już do zamontowania tego wszystkiego, tylko jeszcze potrzebujemy do tego wszystkiego kable. Mam tu 11 zakrytych, ale mam tu 11 tych smart kabelków i właśnie smarty ja bardziej bym wolał, więc smart to jest oczywiście redstone i glowstone, dla którzy oczywiście nie pamiętają tego craftingu. 22 sztuki jak najbardziej w porządku, to odłóżmy, to też na razie, teraz będziemy bawili się z tym dalej. I teraz tak o, w tym miejscu będzie nasza ściana pod autocraftingi, dokładnie mówiąc, może w tym miejscu postawię craftingi po tej całej długości. Więc tutaj, na tej ścianie, w tych dwóch miejscach, będą nasze inscriber. Teraz zastanawiam się, czy tutaj, czy jeden w tył jeszcze pociągnąć je. Chyba dam jeden w tył, czyli w tym miejscu. I identycznie stawiamy po drugiej stronie, czyli 2 sztuki. Oczywiście oświetlenie tutaj musi być, bo to inaczej by nam te się respiły mobki, a tego my jak najbardziej nie chcemy, bo to byłoby dosyć kiepsko. Jak tutaj bym się kiedyś wbił, a tutaj mi creeper naskoczył, to byłoby kiepsko ze mną. Okej, okay. Teraz tak o. Mamy importery i nasze interfejsy. Interfejsy zamontujemy powiedzmy od góry, żeby miał prosty do nich dostęp. Czyli tak samo tutaj. Natomiast importer muszę zamontować od dołu, a co za tym idzie, muszę być od dołu. A to już będzie gorzej chyba. No, będzie troszeczkę gorzej z tym zamontowaniem. Ale powiedzmy, że jakoś tak nam się tutaj udało. Raz, dwa i raz, dwa. Okej, jest wszystko w porządku. Zakrywamy dół, lecimy na górę. Kolejna sprawa to nasze okablowanie. Tu musimy postawić standardowo w ten sposób, więc tutaj za dużo kombinacji nie mamy. Tutaj również dajemy w ten sam sposób. I teraz tak o, kable muszą się połączyć razem, żeby to miało jakikolwiek sens. Pamiętamy, że w tym miejscu będzie nasz out na nasz crafting, ale muszę to jakoś podpiąć, podepniemy to w ten sposób do góry. O, tutaj się nie da tego jakoś odłączyć. Kurde, chyba to wygląda troszeczkę. Chyba, że zrobię tutaj zejścia. I wtedy będę mógł te kable rozwalić na bok i tutaj wtedy będzie takie ładne zejście w dół, a ja to później oczywiście zasłonię odpowiednio. Te kable, zakładając, że tutaj będzie podwójny rząd, muszą iść teraz górą jednak. Tutaj również. A wiecie co, może postawimy jeszcze tą ścianę, żebyście faktycznie widzieli, jak to ma być zamontowane. Wykonajmy sobie w tym celu na razie 4 sztuki assembly molekulatorków. Dlaczego to 4 sztuki? Bo kurczę, naprawdę obawiam się, że nie będziemy na razie stać chyba na nie. To będzie może nie z powodu samych surowców,
Tylko po prostu z powodu tego, że nie chce mi się craftować aktualnie więcej tych złotych procesorów. Ja to oczywiście teraz zrobię sobie w cięciu, więc to nie będzie większego problemu. Tylko kurczę, ten crafting niech mi się wykona, bo to jest zabawne, że nie mogę w ogóle wyprodukować. Okej, okay, 4 sztuki, tak jak mówiłem. I na razie zrobimy tylko wzór, jak to powinno wyglądać, czyli tutaj w tych miejscach one będą zamontowane i po długości, czyli tutaj jeszcze nam brakuje 6 sztuk i łącznie tyle będzie tutaj autocraftingów zamontowanych. Dosyć spora ilość, tak mi się wydaje, więc powinno być jak najbardziej w porządku. Teraz tak o, one będą szły tutaj w dół, będą podpięte tutaj rurki, więc tu mogę spokojnie tak to ułożyć, ale jak widzicie potrzebuję kabli o wiele więcej. Tutaj z tyłu natomiast będzie zejście w dół, więc to mogę tutaj ładnie zasłonić. To też trzeba by było zasłonić, ja nie wiem czy ja mam kobla, jest kobla, kobel jeszcze troszeczkę, dobra, więc tutaj zasłonimy. Tutaj no, oczywiście też, bo to będzie widoczne strasznie. Oczywiście to zasłonię później jeszcze bardziej, ale to na razie nie mam takiej możliwości. Chyba że teraz piłką bym się pobawił, ale no może później. Wiecie co, przy okazji wykonam sobie jeszcze terminal, bo teraz jak wykonywałem różne... Temy, what the fuck, co ty tutaj robisz? To blokowało mi też tutaj dostępu do mojego craftingu, gdyż chciałem sobie tutaj wykonać kierunek, żeby tutaj wrzucić do systemu. Kurczę, nie miałem za bardzo jak. Myślę, że taki oto system, czyli taki terminal postawiony tak w komiczny sposób, ale jak najbardziej to będzie tutaj współgrało jak najbardziej z nami. Teraz mogę sobie tutaj wziąć nasze fluid krystale, powiedzmy, nie wiem, 4 sztuki i wtedy mogę tutaj spokojnie wrzucić sobie do pulverizera i nie muszę biegać co chwilę tam i z powrotem, żeby to wykonywać. Ale nas tutaj stricte interesowało wykonanie jak najwięcej kabli, gdyż ich nam brakowało. Jeszcze do tego wszystkiego dołożymy redstone, dołożymy sobie glowstone i mamy nasze smart kabelki. Tutaj nie jest też pewien, czy nie będę potrzebował wykonać sobie przypadkiem tych kabli jeszcze lepszych, czyli tych takich, co mają 32 chyba, 32 chyba tutaj tych strumieni, które mogą one przepuszczać, ale jeszcze nie wiem, dlatego na razie zostawiłem sobie to wersję, którą mam tutaj aktualnie. Na pewno później ten główny strumień będę musiał mocno zmienić, a jak mówiłem, to później. W ten sposób chyba mogę się podpiąć do systemu, ale jak tutaj wam wspominałem, później będę musiał się podpiąć pod baterię, czyli gdzieś tutaj z boku będę musiał przeprowadzić sobie wyjście, więc przez 300, chyba tego 300 kucie rozwalę, ale to za chwilę. Tak na razie podepnijmy tutaj wszystko i powinniśmy widzieć na złączach, ile tutaj jeszcze mamy kabli. Znaczy, ile tutaj jeszcze możemy tego pociągnąć wszystkiego. Ale jeszcze to dołóżmy. Zostały nam 3 kable. Okej, jest w porządku. Okej, już się odświeża. To się musi nam odświeżyć tak fast, tak wam powiem. A, tutaj widzimy ile mamy łącznie zużytych. Mamy jeszcze tylko 3 strumienie wolne. Łącznie ten kabel przeprowadza nam 8 strumień, jak widzicie. My już 5 zajmujemy. Tutaj oczywiście jak najbardziej Vaila nam pomaga. To jest oczywiście modyfikacja Vaila, to co widzicie u góry. Wy, a ile, a, bo wiele osób to pyta, to jest po prostu Vaila. Mamy 5 na 8 zajętych, więc mamy jeszcze 3 wolne, więc na pewno później będę musiał to zmienić w ten sposób, że będę potrzebował jeszcze więcej tutaj kabli, ale w tą stronę mam już full zajętego, więc mój crafting, nie wiem czy będzie chodził, ale powinien chyba chodzić, bo tu idzie pojedynczy kabel, więc będzie w porządku, ale później mówiłem, muszę to zmienić na lepszy strumień, czyli 32 najlepiej, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Bo teraz tak, czy góra się też podpięła? Chyba tak, ale tylko i wyłącznie ta część. Chyba tak, dobra. Przejdźmy teraz do craftingu. Pierwsze co, wykonamy sobie złoty procesor, gdyż jego wykorzystujemy najczęściej. Więc tu mam już pierwszą część, teraz potrzebuję do wszystkiego jeszcze silikon. Też 2 sztuki, musimy jeszcze mieć pod crafting. Teraz to plus silikon. Tutaj układam sobie, jak będę musiał później craftingi ustawić, żebym sam wiedział o co kamany, jak to wszystko podpiąć, żeby to miało ręce i nogi. I teraz idę tutaj. Czyli wchodzi sobie silikon, wychodzi sobie nasz printed silikon. I oczywiście uczę recepturki. Tutaj robię, że wchodzi, wchodzi to, wychodzi to. I akceptuję. I tu mam kolejny crafting. Ok, jak już to posiadam, idę w to miejsce i ustawiam. Pattern muszę wstawić na sztywno. Teraz nasz interfejs wskakuje w to miejsce i to samo robię tutaj, czyli pattern na sztywno i tutaj ląduje nasz
interfejs, znaczy nasz pattern. No już nic nie pomieszałem. Teraz wchodzimy na silicon. Mamy już crafting. Zamówimy sobie, powiedzmy, jedną sztukę. Na razie tylko i wyłącznie dla testów. Czy ona nam w ogóle tutaj przyjdzie? Powinna nam tutaj zaraz ona wyskoczyć jako item wykraftowany i będę mógł craftować nowy itemik. Czyli ten nasz logistic circuit. Przełudowa domaga się jednak salutki układzik, który tutaj zamontowaliśmy. Otóż, zmieniam, że w ten sposób będą one ustawione. Dlaczego? Gdyż jednak miejsce ustawienia interfejsu ma znaczenie. Musi być on od tyłu jednak. Od tyłu? Tak, od tyłu. Od góry sobie nie radzi, więc od tyłu one muszą być zamontowane. Więc teraz, no już jak najbardziej będzie wszystko szło nam poprawnie. Teraz kolejna sprawa, która tutaj nam utrudnia całą naszą sytuację, jest, że od góry, od dołu zamontujemy nasze importery. Kurczę, naprawdę jest tak pomieszane teraz, ale dobra. Powiem, że troszeczkę, że ten nowy applied jest jeszcze chyba nie do pracowania, gdyż coraz więcej właśnie takich dziwnych eksytów, jak tutaj zlokalizowuje. Otóż tak, jest to zamontowane teraz niby w porządku, ale zauważcie na jedną rzecz. Nie działa crafting. I działa na wyciąganie. Oczywiście ten importer od góry zadziałał. Dlaczego? Gdyż uznał, że jest wszystko w porządku, że on to wyciągnął, bo to jest na górnym slocie. Możemy go zmusić, żeby wyciągał tylko to, co my potrzebujemy, czy ustawić po prostu tam konkretny item. I teraz on potrzebuje jeszcze prądu tego wszystkiego. Więc teraz musimy podłączyć mu prąd, tak, zwykłą rurką. Oprócz tego, że mamy importer, że mamy interfejs, potrzebujemy jeszcze mu prąd dodać. I jak widzicie, już ma problem z wyciąganiem. Więc wyciąganie znowu musimy podpiąć sobie od boku. Oh the fucking shit, ile tutaj zabawy jest, żeby to wszystko ogarnąć. Ustawiamy tutaj oczywiście, żeby tylko i wyłącznie to obsługiwał. I... przez chwilę mi to działało. Okej, jest. Działa to, ale bardzo, bardzo wolno. Więc w porządku. Teraz nasz crafting faktycznie już nam będzie chodził. Czyli jak sobie zamówimy tutaj silikonowe te nasze rzeczy, damy crafting, ona tutaj wskoczy, będzie craftowany, jeśli oczywiście damy mu prąd. Seriously. To wszystko dzieje się naprawdę, naprawdę teraz tak strasznie to pogmatwali z tym wszystkim. Ale spoko, spoko, damy sobie z tym radę. Co to dla nas, ogarnialiśmy już nie takie modyfikacje, żeby sobie z tym nie poradzić. Wtedy wydamy sobie importer i postawimy sobie wszystko tak, jak już powinno być. Może żeby dla estetyki postawimy sobie tą kabel u góry. To samo z drugą stroną. Przejdźmy do kolejnego craftingu, czyli będzie przychodził nam diament tym razem i wykonujemy jeden, no procesor ten już diamentowy bardziej. I dobra, tego ustawiamy w kolejnym tutaj craftingu, czyli w tym miejscu. I tak jak wam mówiłem przedtem, jednego craftingu nie będziemy mieli. Będzie to crafting pod calculate. Dlaczego? Sztuka mi się nie zmieści, calculate wykonuje się dosyć rzadko. Więc obstaję, że no nie będę musiał tego aż tak często wykonywać. Dlatego sobie to podaruję najprościej mówiąc. Nie potrzebuję, oddawałem tyle itemów, ale okej. Tutaj wrzucamy ten nasz crafting. Wyciąganie jest ustawione, wrzucanie jest ustawione. I teraz co dalej? Dalej potrzebujemy kilka pustych patternów standardowo, żeby wykonać już nasze itemki, a czy nasze craftingi pod konkretny już rodzaj naszego chipseta. Pierwsze co, wykonamy sobie ten chipset złoty. Więc potrzebujemy jego przygód, jak on wygląda. Razem sobie weźmy jeszcze główeczkę od tego naszego zwykłego i standardowo silikon. I ustawiamy, że przychodzą sobie takie oto trzy nasze surowce, a z połączenia nich standardowo wychodzi nasz logistic procesor i dajemy sobie crafting. Od razu ustawiamy sobie jego następny możliwy crafting, czyli nasz diamentowy, i też to wyrzucamy. Teraz możemy już wszystko wrzucić do jednego miejsca. I teoretycznie powinno tam chodzić, tylko że tutaj powinniśmy dać sobie razu jeszcze ustawienie, jakie itemy dokładnie on ma wyciągnąć. Pamiętajcie, że on, no dobra, rozszerzy się nam, znaczy będzie wyciągał wszystko, ale to wszystko spowoduje to, że nasze itemy, które my chcemy sobie zostawić, też on nam wyciągnie. Więc sobie tutaj wrzućmy to, dodajmy sobie nasz procesorek. I teraz możemy już jak najbardziej zacząć nasze craftingi. Więc załóżmy, że chcę wykonać sobie
4 sztuki naszych logistic procesorów daje. Wykonuj, idź dalej. I teraz tak o, tutaj powinno ci dać. Tak, tutaj jak widzicie wykonuje nam się już złoto. Bardzo fajnie. Tutaj już nam silikon wskoczył. Okej. Brakuje nam jeszcze tego redstone'a. Tego co tutaj nam wskoczyło. Tylko teraz tak o, czy on zrozumie o co chodzi? Tak, tutaj teraz to wskoczyło w to miejsce. A czy redstone nam wejdzie poprawnie? Tego nie jestem pewien. Postanowimy na zmniejsze craftingi. Otóż w ten sposób, że pierwszy będzie redstone, dopiero później reszta surowców. Dlaczego w ten sposób? Podejrzewam, że system po kolei po prostu bierze surowce i tam po kolei je wysyła, bo zauważyłem zależność, że za każdym razem pierwszy item jaki przychodzi to był silikon. A to nie jest normalne, dlatego też zamienimy teraz craftingi, dzięki czemu pierwszy powinien przychodzić teraz nam redstone, zajmować to główne miejsce, dopiero później pozostałe itemy, tylko że tutaj jeszcze jest ustawiony stary crafting, więc zresetuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało całkowicie na świeżo. W układzie, jak widzicie, znajdują się te itemy, które potrzebujemy do wykraftowania. Teraz przejdźmy do naszych procesorów, tylko muszę je zlokalizować, tutaj są. I chcemy 4 sztuki znowu wykraftować. Dajemy crafting, idziemy tutaj. Faktycznie pierwszy przed redstone, ale co z resztą? My chcemy, żeby on umieścił na górze jeszcze i na dole nasz crafting, nasze itemy. To czy on nas zrozumi? To wchodzi z jednego punktu od tyłu. Czy on to odblokowuje? Dajmy ignora. Cokolwiek. Ruszy się pan. Tutaj widzę, że jest dostępny tylko jeszcze jeden upgrade. Crafting card. Wykonajmy go sobie bardziej po to, żeby zobaczyć, czy on coś nam tutaj umożliwi nowego. Wrzuciłem go. I teraz, czy to coś nam zmieniło znacząco? Szczerze mówiąc, nie doszła nam ani nowa opcja. Priorytet to standardowa rzecz akurat jest. Nasze surowce stąd też się nie chcą ruszać za bardzo. Jak widzicie, ja coś przesuwam i to wskakuje tylko w ten jeden slot, nie w inne, które ja potrzebuję, więc teraz faktycznie to do was spoko zadziałało, ale ja przerzuciłem te itemy góra dół, a to tak nie powinno być. Kurczę, nie wiem czy jestem w stanie to obejść. Co uznałem jednak, że no, musimy jednak zmienić naszą koncepcję. Otóż w tych oto czterech naszych inscriberach będziemy wykonywali jednak standardowe już tylko i wyłącznie procesorki. Łączenie ich załatwimy całkowicie w innym miejscu, przez to, że tam muszę dodać jednak inny całkowicie układ, gdyż pobawiłem się różnego typu, czyli kładłem hopera z góry, z boku, z tyłu, wszędzie tylko popadło. Się nie udało, naprawdę, przepraszam was bardzo, ale się nie udało, więc cóż, trzeba sobie poradzić to z tym w standardowy sposób, czyli tutaj ustawiamy normalny, standardowy crafting, czyli będziemy teraz wszystko mieli ładnie tutaj ustawione na samym początku, więc tu ustawiamy, że będzie wychodziło tylko ten jeden, tylko ten jeden item stąd nam będzie wychodził, natomiast tutaj ustawiamy crafting pod nasze calculaty. Craftingi jak najbardziej chodzą poprawnie, więc to będzie chodziło tak jak powinno. Tu muszę usunąć oczywiście to wykonywanie, bo to nawet nigdy tak naprawdę nie wykona. I kalkulator muszę wziąć jeszcze tutaj wzór i dać go na samą górę. I w ten sposób mamy załatwiony już etap craftowania, to jest wszystkich części. Ale pozostała nasza zabawa musi odbyć gdzieś indziej. Potrzebujemy teraz transfer pipe'y. Oraz potrzebujemy wykonać sobie transfer node'a. Nie bety, tylko poproszę bardzo. I potrzebuję nie item, tylko tutaj. Ten zwykły kabelek na górę. I w ten sposób. Oczywiście jeszcze weźmiemy sobie tego wszystkiego chesta. I jeszcze jeden interfejs do craftowania, którego nie mamy, więc musimy go szybciutko wykrafcić. Nasza cała zabawa z łączeniem będzie odbywała się w innym miejscu, czyli gdzieś tutaj. Dlaczego w tym miejscu? Gdyż potrzebuję sygnał jednak. A tu jak widzicie mam zapełnione wszystkich 8 strumieni, które tam mogę maksymalnie puścić, więc muszę to być w innym miejscu. Więc tutaj będzie jak najbardziej w porządku. Powiedzmy, tutaj mam z boku jeszcze dostęp do craftingu, więc będzie jak najbardziej ok. I teraz zrobimy to w ten oto sposób, że
jak wiecie, od dołu, od tyłu i od góry muszę mieć swój system zamontowany, więc w tym miejscu zamontujemy nasz inscriber. Teraz wokoło zamontujemy nasze pipy, które będą doprowadzały surowce do każdej z tych trzech stron. W kolejnym kroku zamontujemy naszego chesta tutaj, który będzie podpięty do układu za pomocą interfejsu. Ok, w kolejnym kroku potrzebujemy jeszcze importer wykonać. Importer tutaj mamy. Ok, jest, wszystkie itemki są, więc bardzo fajnie. Który musi nam wsysać te itemki do struktury naszej. Dobra, chesta mogę otwierać, więc jest w porządku. Teraz tak o, do naszego chesta musimy zamontować coś do wyciągania naszych itemków, czyli właśnie nasz item node. I w ten sposób nasz system jest już gotowy. I teraz na czym on będzie polegał? Tu mam akurat crafting, o, mamy jeden crafting, więc bardzo w porządku. Mam crafting pod wykonanie naszego logistic procesora. Rzucamy go jak najbardziej. Tutaj dajemy rozszerzenie i dajemy wyciąganie odpowiednich rzeczy, czyli tutaj wyciągać tylko i wyłącznie logistic procesory. Teraz mogę już przejść do craftingu. Jak to będzie działało? Przez interfejs nasz, do tej skrzynki, skoczą nam trzy itemki. Te trzy itemy, tymi właśnie rurkami, zostaną rozprowadzone w losowe miejsca, tutaj właśnie te trzy widoczne. W ten sposób nasz układ będzie miał już możliwość craftingu, ale brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Otóż zasilania, które możemy chyba zrobić w ten sposób, korzystając z tego kabla, więc to chyba nam strumienie nie zabiera, z tego co mi się kojarzy. Tu będzie prąd zabrany. Okej, okay. A przy okazji jeszcze wykonajmy sobie pozostałe nam craftingi, czyli potrzebujemy tego wszystkiego silikon pobrać. Tutaj to mamy załatwione. Odrzućmy już. Potrzebujemy w takim razie jeszcze nasz calculate. Potrzebujemy teraz wzór pod zwykły engine tutaj diamentowy. Ułóżmy to w ten sposób, żeby wprost widział, jak to ma być zamontowane. I potrzebujemy jeszcze od calculator też wprost wykonane, jak to powinno nam się prezentować. I ustawmy crafting. Tutaj już chyba jest obojętne, w jaki sposób to ustawię. Powiedzmy w ten sposób, proszę, jeden wykonany. I kolejny dla calculator, czyli w ten sposób również jest już wykonany. Oba nasze craftingi umieliśmy w naszym interfejsie. I teraz przejdźmy już do tego, co jest najważniejsze, czyli do próby wykonania tego. Pierwszy zacznijmy od calculator. Jedną sztukę bym tylko i wyłącznie chciał, więc zobaczymy, czy się nam ona wykona. To zrobiłem faila. Zamontowałem nie tą rzecz tutaj. Dobre. Zamontowałem tutaj normalnie już wykonana, to jest źle. Ma być zamontowany nie ten calculator, a dokładnie mówiąc, to mam zamontować. W tym miejscu. Jak zrobić tutaj? Tak. I tak wygląda prawdziwy crafting. Ok, to usuńmy. Zobaczcie, shiftem usuwamy, jakbyście nie wiedzieli jeszcze. Zresztą też wy to mi podpowiadaliście, więc powinniście to jak najbardziej wiedzieć, ale informuję, jakby to jakaś nowa osoba była, która akurat tego może teraz nie wiedzieć w tym momencie. Zabierzmy wszystkie itemy z powrotem. I dajmy jeszcze raz tego kalkulator do wykonania, on będzie teraz wszystko poprawnie. Czyli, zobaczcie, tutaj przedstawiam itemy. No na przykład, kurczę, pełny engine. Dlaczego? On chyba przyszedł z poprzedniego jeszcze wykonania, tak mi się wydaje. Tutaj widzicie, jest już wszystko w porządku i wskakuje już w swoje miejsca, więc jeszcze bardziej ok. I jest, wykonuje się nam, więc to co potrzebowaliśmy jest wreszcie wykonane. Kurde, wreszcie się udało, naprawdę. I jest nasz calculate. Ok, to mamy załatwione. Testujmy dalej. Jeden taki bym chciał wykonać jeszcze. Oczywiście tak, nie mogę wykonywać więcej rzeczy, mam tylko jeden CPU zamontowany póki co. Ale później oczywiście to zamontuję, tylko już było, żeby to było tego jeszcze więcej. Okej, okay, są itemki, teraz tu powinno one wskoczyć bardzo ładnie nam i oczywiście również crafting jest wykonany. Ostatni crafting pod wykonanie zwykłych logistic procesorów. Tak, troszkę nam czasu zajęły te wszystkie nasze craftingi, ale wreszcie mamy inscribera w pełni zautomatyzowanego, co wbrew pozorom nie jest takie proste, jak sami widzicie. Troszkę było zabawy, żeby tam to obsłużyć, żeby to obsłużyć w ogóle, to musieliśmy taki oto myk zamontować, żeby w ogóle to jakoś miało ręce i nogi. Jeśli macie lepszy sposób, szybszy, prostszy, przetestowany przez was oczywiście, napiszcie pod tym filmikiem, jestem bardzo ciekaw waszego rozwiązania. Jak wy
Taki oto crafting rozwiązaliście u siebie na świecie, na serwerze. Jak tam to macie? Oczywiście, jeśli oczywiście podjęliście się tego zdania. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Kurde, powtarzam słowa cały czas. Ale to chyba z powodu zmęczenia, standardowo zresztą. Nie wiem, kiedy wreszcie sobie odpocznę, chyba... Dobra, nie będę wykańczał. Dobrze, i wiecie co? W tym miejscu jednak skończymy ten odcinek troszkę szybciej niż planowałem, ale nie wykonaliśmy tego to końca, co chciałem, że chciałem obsłużyć tylnią warstwę, ale także wykonamy w następnym odcinku. Jeśli odcinek wam się spodobał, pamiętajcie zostawić tę łapkę w górę, to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo istotne. A jeśli macie troszeczkę więcej wolnego czasu, pod spodem, pod filmikiem, w opisie będziecie mieli kilka darmowych gierek. Oczywiście bardzo was zachęcam do zarejestrowania się. To są oczywiście prawilne reflinki, więc jeśli macie ochotę, macie czas na pogranie, to jak najbardziej wbijajcie się, rejestrujcie. W części gier możecie mnie spotkać, nick mam przeważnie SafeMoTV, więc jak takie coś wpiszecie, na pewno mnie zlokalizujecie. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecajcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim!